Kolejna gmina stara się promować swój lokalny produkt. Tym razem w Kłomnicach promowano miody podczas pierwszej edycji Święta Pszczoły. Jak się okazuje, te pracowite stworzenia, jakimi są pszczoły, upodobały sobie tereny gminy Kłomnice i produkują tu smaczny miód w sporej ilości pasiek prowadzonych przez mieszkańców. Stąd pomysł, by promować ten produkt. A skoro tak, to przecież jednym z elementów może być, a nawet powinno, wspólne świętowanie. Dlatego pszczoła została główną postacią zorganizowanej przez gminę i ośrodek kultury imprezy. Zgadza się, w tym roku postanowiliśmy wypromować gminę Kłomice na bazie właśnie miodu, ponieważ na naszym terenie działa bardzo dużo pszczelarzy i to jest dobry moment, żeby wesprzeć się we wspólnej organizacji, to znaczy my pomożemy pszczelarzom się promować, a pszczelarze pomogą wypromować gminę Kłomice jako słodka gmina. W tym dniu mamy bardzo dużo stoisk z różnego rodzaju właśnie miodami pitnymi, samymi wyrobami z miodów oraz zaprezentowane smakołyki również na bazie tego produktu. Było więc wspólne świętowanie i dobra zabawa. Na scenie pojawiła się m.in. miejscowa orkiestra Dęta, która wspólnie z Gwiazdą Wieczoru, Chłopcami z Placu Broni wykonała ich największy przebój Kocham Wolność. Takie przygody już miałem, może nie z zespołem Chłopcy z Placu Broni, kiedyś na FAMie z Tomkiem Lipińskim i zespołem Tilt wykonaliśmy piosenkę z Stowarzyszeniem Orkiestry Marynarki Wojennej. No więc to była bardzo ciekawa historia i tutaj jak usłyszałem tylko, że młodzież z Kłomnic się przygotowuje do takiej operacji, to natychmiast przybyłem, żeby to jak gdyby zobaczyć, co tutaj, jak to wygląda i byłem tutaj przedwczoraj. No i dzisiaj mamy finał tej całej wizyty i tej historii, którą przygotowała młodzież i zagramy wspólnie Wolności. Kolejne świętowanie dopiero za rok, ale smaczny miód można jeść cały rok, a szczególnie teraz, gdy zbliża się okres jesienno-zimowy. Pamiętać przecież trzeba, że ten produkt ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie.